Siemeczku, jestem Pepetem Games, witam was na moim klasie. Dzisiaj kontynuujemy się na klasę, mógł powiedzieć, czyli robimy zbiór. Parę dni minęło, można powiedzieć. Dzisiaj lecimy z pasowaniem. Niestety nie mam ludzi do pomocy przy zbieraniu kostek, więc musiałem, w sumie muszę, ogarnąć to wszystko w okrągłe belki, więc nic na to nie poradzi człowiek. No ma co my tu zarzucić? Dwójkę, podbierak i nudowu. Podbierak, pałek i jedziemy, tak 4-5 na godzinę. Nie wiem, jak się tak zbytnio ryzykować z prędkością w świecie wsianie. Czekajcie, muszę jeden mig zrobić, bo widzę, że tu już distans trochę przy daleki. Oj, może tak źle. Sekundę. O, dobra. Pójdę, niech tak będzie. Więc tak. Na koncie 7200. Dużo pieniędzy nie mam. Wypłaty jeszcze jeszcze fajnie dostałem. A, to chwilę. Jeszcze mi się na tym odcinku już będzie to ogarnięte. Powiem tak, taki miszmasz. Mocny miszmasz. Przez to wszystko. Przez robotę. Więc tak, na tym dokończymy żołaki. Będziemy akurat ogarnąć tylko, może powiedzieć, sianokosy. Trząsnąć, pograbić i to wszystko. A teraz to ruszamy właśnie tylko typowo z bazowaniem. Jak to wyjdzie, ile tego siana będzie, nie wiem. My to mamy taką, powiedzmy, do miesiąca tniemy teraz stawy, żeby bardziej, może nie wydajniej, ale pewniej być. Pewniejszym być, że pogoda nam sprzyja w tym momencie. Więc musimy kosić tak, powiedzmy, co 2 miesiące miałem możliwości w międzyczasie, wiecie, coś ogarnąć innego. Taka trochę monotonia się włącza, można powiedzieć, sienokosami, no ale nic na to człowiek nie poradzi. Musi być takie coś, właśnie jak sienokosy, bo przy mojej hodowli dwa, no to musi być już tego zapasu tej paszy dość sporo. Zwłaszcza, że wcześniej właśnie wspominałem o zwiększeniu hodowli odnośnie krów mlecznych i powiem szczerze, że nie wiem, jak tam wy sądzicie o tym, ale wiecie o tym, że mam pozwolenie na budowę właśnie budynków. Pozwolenie już wzięte dawno, jeszcze już właśnie przed wiatą, w tamtym roku. No i teraz rozmawiałem z różnymi, można powiedzieć, majstrami i tak dalej, odnośnie postawienia nadaszenia właśnie na krowy dojne. I tak właśnie mnie trzeba zrobić, ponieważ za dużo pieniędzy tracę na dzierżawy. Więc muszę poczynić pewne kroki odnośnie inwestycji właśnie w krowy dojne, czyli będzie wiata srebrna. Nawet nie wiem, czy taka podobna nie będzie, mam identyczna właśnie ta. 30 parę tysięcy, więc to się wiąże z tym, no wiadomo, wiąże się to wiadomo z kolejnym kredytem, co troszeczkę mnie boli. Ale muszę to zrobić, bo powiem szczerze, jestem praktycznie na zero w tym momencie z pieniędzmi. Nic nie zarabiam praktycznie teraz z mleka. Wszystko idzie na... I tak, te krowy za dużo, znaczy nie żaby, wszystkie zabierają za dużo pieniędzy. I muszę poświęcić właśnie teraz znowu pieniądze na postawienie właśnie tego zadaszenia. Zadaszenia wiaty. Nie mieli tam nic więcej poza, można powiedzieć, zwiększeniem miejsca odoblanego, można powiedzieć. Ale muszę tak coś zrobić, bo za dużo mówię pieniędzy tracę na przewijaniu. Po drugie, tracę pieniądze na dzierżawach. Więc myślę, że takie 50 tysięcy gdzieś taki budynek jeszcze postawię. Dobiłem mimo wszystko tego kredytu, bo myślałem nad postawieniem nowego budynku. Ogólnie
Ale stwierdziłem, że to jednak jest jeszcze zawsze wcześnie. Ta przybywa. Tam wiecie, że to się wiąże z dość kosztami większymi. Mierzała w realu, płacimy raz praktycznie, więc nas nie interesuje. Tutaj płacimy co miesiąc, jeszcze płacimy jednakowoż na samym początku 10% wartości. Na poprzednim odcinku wzięliśmy dzierżawę, no to zapłaciłem 13 tysięcy za samą dzierżawę. Plus 1300 na każde przewinięcie, więc to jest bardzo dużo. Więc muszę jakąś alternatywę sobie zrobić. Więc tylko mogę zwiększyć sobie produkcję krów. To jest na pewno bardziej opłacalne. Czy masz jakieś pestycko typowe sobie? Jakieś ma jego życia, jak to się mówi. No i wtedy inwestycja mogłaby same krowy, żeby zwiększyć ilość ziarnego bydła. No i myślę, że tak trzeba będzie właśnie podjąć taką decyzję. Pewnie i wtedy się zwolnić od szefa. Właśnie już można powiedzieć typowo. Chyba, że nawet jakiś tam pasach polowych im pomóc, nic więcej. Taki będzie założenie ewentualne, jeśli będzie potrzebne. Coś jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tego? Chyba raczej już nie. To chciałem powiedziałem. Wiadomo, nadaszenie musiał postawić pewnie gdzieś w granicach pierwszego miesiąca, w sierpniu już, we wrześniu już muszę go mieć. Nadaszenie muszę mieć postawione. Zakupione bydło. Troszeczkę może być nierealnie, ale myślę, że tak tydzień czasu takie zadaszenie troszeczkę dłuższe, dłużej wyjdzie, ale myślę, że tydzień czasu takie zadaszenie plus bydło powinno być postawione. To jest po jedno. Dlatego jeszcze dochodzą teraz się jakby mi rzepaku. Pierwszy sezon będzie rzepakczany, można powiedzieć. Mówię na gospodarstwie, bo nie miałem jeszcze rzepaku. To wiadomo, też koszty będą pewnie dość niemałe odnośnie tego rzepaku. Bo tak, muszę nająć prawdopodobnie firmę, albo osobę, która ma lepszy ciemnik. Bo raczej poznaniakiem nie próbowałbym, chociaż są ludzie, którzy poznaniakiem sobie bez problemu sieją. Takie zboża. No ale ja chyba cię bym wynajął. Tak mi się zdaje. Będę mi może od kogoś pożyczył siemnik. O, w ten sposób. Żeby ten zrypek zasiał. Jest jedno pole. Teraz tylko pytanie do was. Czy mam siać sobie tu jeszcze pole, właśnie tutaj co jedziemy? Na tej ścianie skoro trafić na wzdłuż mnie. Poprzężycie. Też mi się zdaje, że powinno fajnie to oddać. No tu jest dość duży kawałek. Tutaj. I też powinno fajnie to oddać. Te przęży to. Przyszedł może ten rzepak właśnie na tym kawałku. Bo teraz kwestia, czy patrzcie w taką miał od razu taką ilość rzepaku, czy jednak troszeczkę zwolnić. Bo jednak ta hodowla też będzie mi trochę żała. Powiedzmy rzeczy. Bo wiadomo, że muszę mieć comę. Muszę mieć także trawy gdzieś, bo ta pewnie łąka będzie przesiana. Tam mi się zdaje. Na pewno będzie przesiana ta łąka, która jest pierwsza, która była pierwszą dzierżawą. To jest pierwszą dzierżawą w zasadzie. Ale myślę, że to się zmieni teraz, bo właśnie po zainwestowaniu bydło swoje. Zwiększenie właśnie krów mlecznych. Bo mam możliwości. Wtedy mam możliwości tego wszystkiego, żeby to zwiększyć. Szkoda tak trochę marnować tego potencjału, który mam. Bo klony są naprawdę fajne. Bo nie wiem, tego jest ogólnie kulek zamionych, ale już mam 10 kulek. Więc mamy już pasowane 3000, tylko miliona litrów już mamy. Nie, miliona, 2 miliony 100 litrów mamy już zbierane, jak się dobrze liczę. Dobrze liczę? Źle liczę. Chyba miliony. 90. Znaczy 210 tysięcy litrów. Mamy już zrobione. Jakie 2 miliony 100 miało być. Już się przejdzie, żebyśmy 90 tysięcy mieli. 9 tysięcy mieli kolek, to byśmy mieli wtedy praktycznie sporo. Tak.
No to pasowanie się sadza. Nie wiem, ile Gusiana będzie ogólnie tutaj spasowanego. Powiem szczerze, pierwszy sezon robimy w ogóle cośkolwiek z pasą. Rolującą. Kostka będzie też używana, a będzie kostka używana teraz do zbierania złomy po owsiach. Słuchajcie, co się teraz kręcić i mogę tym 60. Więc patrząc na to wszystko, to trochę pomyśleć teraz odnośnie tego, żeby to miał więcej nogi, żeby to też nie pójść za mocno w rozwój. Proszę rozwój. 60. któryś odcinek. Co też. Patrząc, to też się zdaje, że dużo za szybko też się nie rozwijam. Pod tym względem. Bo naprawdę tak nowy budynek to chciałbym postawić gdzieś pewnie ze 140 odcinka, więc jeszcze mamy hen daleko. Więc dobra, chciałbym budynek postawić. To myślę, że jakiś ciągnik musiałby 110-120 koni, no osznowy, no większy. Z tego czasu na pewno jakiś jeszcze pomiędzy wleci. Na 60 na pewno pewnie wleci. Ewentualnie się dokupię coś na gospodarstwo. Taki będzie plan, ale na pewno może wykupić trochę dzierżaw i dokupić pól. Więc trochę tutaj boli to wszystko. Że to trochę tak bieg szasy nie idzie jak trzeba. Pik. O kurwa, żebym na belkę wziął. Dziecko, żeby krawędzi nie zrobiłem. Jest tak, no jeśli miałem stawiać, to podejrzewam tam gdzie koło tego stogu z kostkami. Tam pewnie by postawione... postawione byłby... Właśnie jest pastwisko obora było właśnie postawione w tym miejscu. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Czy mogę jakieś jowki jeszcze znajdę pod tym względem. I miałem dobre dujki. I tak dalej. No bo ja nie mogę więcej jak 28 sztuk chyba połować. Chcę zobaczyć teraz, oprócz tego. A właśnie, 28, poczekaj, nie pozwala przepełnienie. Czyli widzicie, 28 i nie mogę więcej. I nie mogę więcej mieć, 28 sztuk widma w tej szopie. Więc no, samo trochę. Jeszcze trochę coś będzie pomyśleć o tym. Pod tym względem, dobra. Teraz co? Myślę, że w tym następnym odcinku to będzie... Znaczy, tutaj właśnie się w rzepaku. Będziemy przewijać sobie już na zbiór owsa. Powiem szczerze, że ten owiec w tym sezonie tak mi skrócił sytuację, bo myślałem, że zrobię sobie więc połączenie tak zwane już pól i będę mógł sobie po prostu zrobić rzepak na długości pola. A tak niestety się nie zrobiło. Więc trzeba je tak kombinować, żeby zasiać teraz coś takiego, a żeby szybko zasiać, szybko zebrać. To teraz pytanie co? To jest zagwozdka, jak nie wiem co. A jeszcze będę mi się podniósł, jak powiedzieć, że to na kieszonkę. Nie, że to na kieszonkę to nie będzie, że na kieszonkę to będzie właśnie tutaj. Ewentualnie... Nie, ewentualnie to... jeśli napiszecie mi, żebym rzepaku wyniesiał tej ilości, to pewnie tutaj pójdzie, że to na kieszonkę pewnie wiedza. Czy na dzierżawie, to dopiero wziąłem. Tam jest wymagane wapno. Tam też podjąć takie kroki już ryzykowne i brać się za wkładanie wapna. Teraz wiecie, wyopnąć te pole, to chwilę trochę pieniędzy trzeba nie mieć. Czasu, którego zbytnio też nie mam. Więc moją taką alternatywą w tym momencie
Jest, jeszcze. Sieję tam sobie, że to na kieszonkę. Prawdopodobnie. Nawet w tym miesiącu już. Będę chciał sobie, że to na kieszonkę. Do tego będę próbował tak zrobić, żeby to skosić jak najszybciej. I zasieć tam soję. Czego zarobku, tak? To jest świadome. Zdjęcie. Czekajcie. Tutaj jak muszę zrobić. Czekajcie. Więc nie patrząc na to wszystko. Trzeba by chyba myśleć o tym wszystkim, jak to zrobić fajnie. Słuchajcie, że to na kieszonkę nie trzeba, znaczy nie trzeba brać, sypać wapna teraz, a później. Więc tutaj byśmy trochę mieli, ja powiem, na plus tego wszystkiego. Ewentualnie też liczyłem, żeby tam może zachęcić żyto. Nie wiem tam było, co tam było, ale myślę, że tam żyto też by pasowało. Myśleć. I ogarnąć pod tym względem, ewentualnie przy nichę. Tak sobie myślę właśnie teraz, co idzie pozasiewać, żebyśmy mogli mieć taki fajny efekt, miałem dobry zarobek, tak? Pod tym względem. Jeżdżawca tam chyba coś wymyśli i będę musiał po prostu wziąć i tam będzie mi dzierżawca mówił, tak będę musiał zrobić. To też będzie taki problem. A to nic, to człowiek nie poradzi pod tym względem i on będzie musiał zrobić, tak jak będzie dzierżawca, bo będzie nowo, można powiedzieć. Bo też się to wcale nie zwija. Myślałem, że będzie trochę to lepiej, ale niestety tu 10 przegrywa z Casey, wiadomo, po całości. Przydał się jakiś taki ciągnik pokoju nawet Case'a. 80-70 koni na 60. Więc coś przydać, będę musiał pomyśleć. Bo chcę się bawić trochę tym serią tak samo. Żeby po prostu ograć, to mi się podoba. Jeśli będę miał ziemi i będę miał pieniążki oczywiście na tej serii. Bo o to chodzi. Tym się nie podoba, nie jest tak trudno. Nie jest tak łatwo. Tak optymalnie jest, więc tu trzeba się pobawić. A wiecie, dzierżawy. Jeżeli będzie dzierżawy, to też byśmy trochę byli do przodu. Trochę. Bardzo byśmy byli do przodu. Bo sami dzierżaw, żeby no teraz nie zewnątrz, te dzierżawy są. Sami dzierżaw w pracy w tym momencie, powiedzmy 2000, 2500. Ponad 3000 pacy za same dzierżawy. Do tego płacę 4000 jeszcze za, można powiedzieć, za ten. Praktycznie płacę 7000 miesięcznie z tego. Sporo. Szczerze? Sporo. No, ale trzeba coś tam, wiecie, kombinować. W sumie nie jest głupie po opcją. O Jezu, to niech to się tak mamy. Jak ja bym chciał to wziąć i z piątki spłacić. Czekajcie, to jest tak. Zostaje nam 17 tysięcy. Z kombajny jeszcze. Ja myślę, że będzie lepiej mi trochę do pyku. Bo będę musiał dzisiaj jechać jeszcze też na zarobek właśnie odnośnie pasowania, więc no troszeczkę będzie ciekawie. W ogóle chcecie taki odcinek, żebym akurat gdzieś zarobić, byście chcieli macieć odcinek, gdzieś jadę zarobić. To głosić, czy to właśnie
Tam ja będę kogoś śnić. Też teraz takie są, dzwonią do mnie właśnie odnośnie tego, żeby właśnie jechać. I czy mnie skosił tawy i u mnie tawy się na głosów nie zrobił. Ja w sumie mogę jeździć, tak? To muszę chyba sobie filmy odpuścić. Pod tym względem, że mi skarbówka nie dojebała. Pieniędzy. Za to, że je robię bez... wiecie. Bez płacenia im. Więc tylko to. Czy sobie ogarnę chyba. Tak, to myślę, że nie jest tak źle. A z tym się skarbą, styś musi być. Innym został tutaj, tylko 8 troszeczkę zostało nam. A jeszcze mamy dwie łąki do pasowania, więc troszeczkę te roboty jeszcze będziemy mieli. Ogólnie. Dobra, myślę, że odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, zostawcie w komentarzu. Dzięki za oglądanie. I zobaczcie następnego odcinka. Na razie, cześć.